Cześć! Siemano! Co o ciebie słychać? Oj, dużo się dzieje. Mega dużo się dzieje. No, wiesz dokładnie, co się wydarzyło ostatnio. Dobra, ile dni płakałaś po skradzionym koncie na Instagramie? 2. Okej, okay, a jak wyglądała twoja korespondencja z hakerem? Bo on się do ciebie odezwał, chciał okupu. Jak ta rozmowa się kleiła, nie kleiła? Nie kleiła się totalnie. On do mnie napisał maila, żebym się z nim kontaktowała, że ma moje konto i żebym się z nim kontaktowała na WhatsAppie i dał mi swój numer telefonu. No i co? No i napisałam. No i na WhatsAppie zaczął mi mówić, że $800, coś tam. I co ty na to? On 800, a co Waleria na 800? No, Waleria powiedziała, że ty chyba cię pip, ponieważ no nie będę płaciła $800 za coś, co jest moje, w ogóle nie ma takiej opcji. No i kłóciłam się z nim północy. I doszliśmy do kompromisu, $400. No i co? No i na drugi dzień wysłałam mu, dogadałam się jeszcze tak, że wyślę mu 300 i on mi wtedy ma wysłać jakby login i hasło, no i wtedy mu doślę to 100. No i on o dziwo się jakoś mega szybko zgodził, no i wysłałam mu te 300, wysłał mi login i hasło, ale nie wysłał mi tego kodu 6-cyfrowego. Żeby, no jak się zaubezpieczy, nie? To podwójne coś, nie wiem, jak się nazywa. Dwuskładnikowe uwierzytelnienie. Dokładnie, róbcie to, błagam, bo ja tego nie zrobiłam i właśnie dlatego już taka drama. No i co, no i on zabezpieczył to moje konto i nie chciał mi dać tego kodu i powiedział mi, że po prostu da mi to, jak dośnę mu tą stówę. No i ja głupia. Oczywiście Piotrek mi mówi, Walery, nie rób tego, nie wyślę, nie rób tego. Drodzy Państwo, my jesteśmy na ulicy nagrywamy wywiad, jedziemy dalej. Nie rób tego, ale ja się oczywiście stwierdziłam, że nie, że jeżeli mi odda w razie, to bym sobie pluła w brodę całe życie, że nie wysłałam tej głupiej stówy. No i co, no i wysłałam, no i później zaczął mi mówić, że to w takim razie ja za długo czekałem i wyślę jeszcze stówę za poczekanie. Ale myślisz, no że on tak będzie chciał się z tobą bawić nieskończoność? Nie. Że on nie chce ci oddać tego konta? Nie, mi się wydaje, że pewnie by oddał, ale znaczy takie ja mam zdanie, ale pewnie chce, żeby doszło po prostu do tych $800, które chciał na samym początku. To ile jeszcze brakuje? No, 500. 500 jeszcze brakuje? Nie, ile mu wysłałaś? Czekaj, ile mu... Nie, 400, to już 400. A, czyli połowę. No dobra, a powiedz mi, ile ty straciłaś na tej kradzieży? Bo ty miałaś współpracę, które teraz przepadły, nie? Nie przepadły, są jakby spauzowane. No dobra, no ale nie zarabiasz. No nie, na razie nie zarabiam, na razie dostaję po prostu za to, co robiłam wcześniej. No i wszystko jest na pauzie, no nie wiem, co na razie zrobić. Staramy się działać jakby z Instagramem, żeby mi oddali to konto, ale totalnie nic z tym Instagram na razie nie robi. Może jeszcze nie, mam jakąś mini nadzieję, że się uda. No i na szczęście marki czekają, nie mają jakiegoś tam stresu, że jak najszybciej. Na szczęście są spoko i powiedzieli, że trzymają kciuki, że to zrobią. Ale czekają na to, żebyś ty odbudowała swoje zasięgi i dopiero wtedy startujesz, no tak, czyli realnie tracisz. No tak, tracę. No na razie nie zarabiam. W każdej minucie po stówce. Za każdą minutę. Nie denerwuj mnie. No dobra, to jaki ty masz teraz przypływ gotówki? No pracuję jeszcze jako modelka, więc jakby oprócz tego Instagrama mam na szczęście drugą pracę i nie jest źle. No ale wiadomo, no wkurzająca sytuacja. A chciałabyś spotkać tego gościa? Szukasz go? Mój do tego szuka. O, wiecie, jak to? No, nie wchodźmy w detale. Ale go szuka. Ale go szuka, tak. Ale po numerze telefonu? No nie wiem, czy to tak w ogóle się da. Twój tata jest magikiem. Mój tata jest komandosem. To jeszcze gorsze. Potrafi znaleźć chłopa po numerze telefonu. Czyli ale tak. nie znalazł. No wiem, no, ale mała szukałam. Podpowiedź dla taty. W Turcji trzeba szukać. Tak, w Turcji. Dokładnie. Dobra, i jak go ziomek tata przywiezie? Ziomek ma na imię Merhaba. Dobra, a jak ci tata przywiezie tego ziomka, to co mu powiesz? Ja nie wiem, ja niech tata się coś zajmie. Ja chcę po prostu, żeby mi oddał konto. Ja nie chcę z nim gadać nawet. Czyli najpierw konto, a później tata się zajmuje ziomkiem. A później nie wiem, później niech s***da. Dobra, ale śmiechy chichy. Ale no tak serio, no, no oczywiście, że mi się wydaje, że go nie znajdzie, tak realnie. A no bo to jest haker, tak, ma zabezpieczenia i tak dalej. No wiadomo, że tata się wkurzył, no bo nie fajna sytuacja dla swojej córki. Ale tak realnie, no to oczywiście, że go nie znajdzie. W ogóle nie da rady go namierzyć już tam. Kontaktowałam się z paroma informatykami i tak dalej. Jest zajebiście zabezpieczony, więc no po prostu się nie da.
Więc nie wiem, może po prostu mu się to znudzi i mi odda to, tylko mam nadzieję. Albo... Zlituje się nad tobą. No nie, no wydaje mi się, że nie zlituje się, ale że może Instagram pomoże prędzej czy później. Niektórzy czekali do miesiąca, więc mam nadzieję, że jednak się w taki sposób uda.